Sobota 28 czerwca bieżącego roku w godzinach popołudniowych na trasie Szemud-Wejherowo doszło do zdarzenia drogowego z udziałem służbowego pojazdu Starostwa Powiatowego w Wejherowie marki Skoda Superb. Samochód wypadł z łuku drogi i wpadł do rowu w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczanie prędkości do 40 km na godzinę. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Pojazdem kierował Jacek Gawka, pracownik Starostwa Powiatowego w Wejherowie, a jednocześnie radny miasta Wejherowa, szef koła miejskiego Platformy Obywatelskiej i kandydat ubiegający się o fotel prezydenta Wejherowa z ramienia tej partii. Zanim jednak potwierdziliśmy informację i zanim na naszych stronach internetowych pojawił się artykuł, próbowaliśmy skontaktować się z Jackiem Gawkę, gdyż byliśmy z nim we wtorek na 13 umówieni. Pan Jacek ani się nie pojawił, ani nie odbierał telefonu. Dopiero wczoraj przysłał oświadczenie, w którym czytamy: w dniu 28 czerwca bieżącego roku na polecenie starosty odbywałem wyjazd służbowy na trasie Wejherowo-Szemud-Wejherowo. W drodze powrotnej przed miejscowością Przetoczyno wskutek padającego deszczu i śliskiej nawierzchni wpadłem w poślizg i doszło do nieszczęśliwego wypadku. Na szczęście nie wyrządziłem nikomu innemu żadnej krzywdy i szkody. Staram się jeździć bezpiecznie, nigdy nie otrzymałem mandatu, nigdy też nie spowodowałem wypadku. Sprawa trzeźwości, zapięcia w pasy i nierozmawiania przez telefon została także sprawdzona i jest oczywista. Bardzo mi przykro, że doszło do uszkodzenia pojazdu służbowego. Był w pełni ubezpieczony. Niestety każdemu może się zdarzyć nieszczęśliwy wypadek, aby było ich jak najmniej i tego wszystkim życzę. Na naszą prośbę udzielenia wywiadu przed kamerą odpowiedział też starosta powiatu wejherowskiego Józef Reszkę. Samochód był w podróży służbowej z Wejherowa do Szemuda i z powrotem do Wejherowa. Do Szemuda jechał dlatego, żeby mnie zawieźć, bo już tam 2-3 miesiące temu obiecałem organizatorom pierwszego młodzieżowego kongresu, że będę na nim obecny. Nie tylko, że tak powiem, w części powitania i początkowej, ale przez cały czas i do końca w dyskusji panelowej, która była po kilku godzinach. W związku z tym uznałem, że nie ma sensu, żeby kierowca tak długo siedział, 4 godziny w Szemudzie. Załatwiłem sobie, że z powrotem wrócę i tak wróciłem z urzędnikami z gminy Wejherowa, więc kierowca miał mnie tylko zawieźć. Ze swojego samochodu prywatnego nie mogłem skorzystać, bo mi się zepsuł akurat w sobotę i czekam na jego naprawę. Więc dlatego po prostu użyłem do tego wyjazdu samochodu służbowego. Jacek Gawka, jeżeli pani zadaje takie pytanie, posiada takie uprawnienia od samego początku, jak tutaj pracuje w starostwie. Właściwie jest ten kierowca zawodowy, jakby osoby, które ze mną jeżdżą, to są właściwie trzy przede wszystkim. Kierowca zawodowy, Jacek Gawka i kolejny naczelnik Wydziału Kultury, który jest też do tego upoważniony. Udało nam się porozmawiać ze świadkami zdarzenia, którzy potwierdzili, że kierowca jechał z nadmierną prędkością, a cała sytuacja wyglądała wręcz tragicznie. Samochód znajduje się na parkingu policyjnym i jest pod nadzorem prokuratury, jak poinformowała nas Komenda Powiatowa Policji. Zgodnie z artykułem 54 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia prowadzone są czynności wyjaśniające. Zgodnie z paragrafem 1 celem czynności jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebranie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie. Policja przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możliwości należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca.